teraz anioł bierze Jana i pokazuje mu właśnie ten sąd nad wielką nierządnicą. Jest to jakby przejście do detali tego, co działo się w czasie tej ostatniej czaszy gniewu. I potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: chodź, ukażę ci sąd nad wielką nierządnicę, która siedzi na wielu wodami i która z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. Więc nie wiemy, gdzie będzie położona ta wielka nierządnica. Wiemy tylko, że będzie to stolica religijna tego ogólnoświatowego cesarstwa, miasto, w którym wielu chrześcijan zginęło i miasto, które było centrum bałwochwalczych ideologii i nauk. I to, że jest stolica, przypuszczamy dlatego, że królowi ziemi upili się winem jej nierządu, czyli tym bałwochwalczym kultem szatana. Więc dlatego przypuszczamy, że to jest właśnie ta stolica religijna i że ona jest odrębna trochę od stolicy politycznej, chociaż tamta też to czyni. Więc dalsze wersety opisują ten gniew Boży. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię i ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, a drogi kamień i perły miała miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. Więc z dalszych części wiemy, że niewiasta to miasto, a bestia to władca mocarstwa, czasami tak określany, a czasami określane jest w ten sposób samo mocarstwo. Mocarstwo złożone z wielu części, które reprezentują pomniejsze królestwa, a rogi to reprezentują władców. Więc niewiasta jest pełna przepychu i jednocześnie pełna obrzydliwości, obrzydliwych czynów natury religijnej. A na jej czole wypisane imię tajemnica, Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, zdumiałem się wielce. Więc imię tej niewiasty to jest takie trochę zagadkowe, Wielki Babilon. Prawdopodobnie tu nie chodzi o jej imię własne, tylko o znak przynależności i poddania. Podobnie tak jak pieczęć Boga na czołach ludzi wierzących miała imię Boga na tych czołach. Więc prawdopodobnie tutaj szatan podobną rzecz czyni. No i ten władca ma takie wypisane na czole imię, właśnie imię tej stolicy Antychrysta, czy nawet Antychrysta, nie wiem. W każdym razie to Wielki Babilon jest tam napisane, natomiast istotnie ta nazwa jest symboliczna. Ona nawiązuje do tego, jaki był Babilon w starożytności. Babilon był rzeczywiście miejscem, gdzie wiele było obrzydliwości i najróżniejsze religie stamtąd wyszła również prawdopodobnie astrologia, najróżniejsze złe rzeczy tamtędy, czary, astrologia stamtąd wyszły. Więc w tym sensie jest to macierz, czyli taka matka nierządnic i obrzydliwości na ziemi, czyli zarówno te seksualne grzechy, jak i te obrzydliwości typu czary, bałwochwalstwo i tak dalej. Więc ciekawe jest też to, że ta stolica religijna, czy ten władca religijny, ten fałszywy prorok, jest i to miasto, które służy jako stolica, bo ta niewiasta to jest to miasto, jest pijane krwią świętych. Czyli oni uwielbiają zabijać tych, którzy głoszą świadectwo o Chrystusie i tych, którzy są nawrócili się. No i Jan bardzo się zdumiał, dlatego że po prostu był zaskoczony, że będzie to miasto, które inicjuje prześladowania chrześcijan. No i to będzie w tej wizji
będzie to miasto, które, no, podobnie jak Rzym za czasów Jana, prześladował chrześcijan, a tak ten, to no, ogólnoświatowe mocarstwo tak samo będzie czynić. Więc czytajmy dalej. I rzekł do mnie anioł: czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma 7 głów i 10 rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, a ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Więc bestia, której stolicą religijną jest niewiasta, to jest to mocarstwo, które kiedyś istniało i zostanie ono wskrzeszone ponownie do istnienia. Więc jakimś wzorem z historii dla tego, jak będzie funkcjonowało to mocarstwo, może być cesarstwo rzymskie, które upadło, ale potem na jego ruinach powstało cesarstwo niemieckie, tylko że to niemieckie było cesarstwem chrześcijańskim. Natomiast no, kiedyś pod koniec czasu, pod koniec historii, no, ktoś coś podobnego zbuduje, będzie się wzorował na tym Rzymie, w związku z tym no, jest powiedziane, że była i nie ma jej, nie? Czyli ta bestia, która jest też synonimem tego cesarstwa. No i wiadomo, że to będzie miało szatańskie pochodzenie, wychodzi z czeluści. Więc tutaj mamy te 7 głów, no to jest 7 wzgórz, na których leży ta stolica i w opisywanym momencie historii mocarstwo ma swoich królów, z których bestia będzie tym 8. królem. Określenie, że jest spośród 7, okazuje, że obejmie rządy dwukrotnie. Często ta stolica utożsamiana jest z Rzymem, ale moim zdaniem obecny Rzym jest o wiele bardziej rozległy niż 7 wzgórz, więc tak jak to było kiedyś w starożytności. I nie bardzo mi tutaj Rzym pasuje, przynajmniej w tym stanie, jakim jest kiedyś, chyba że się pod koniec czasów skurczy. W każdym razie to jest, natomiast nawiązywanie do cesarstwa rzymskiego tutaj będzie ewidentne. Więc tu i teraz anioł mówi dalej: tu trzeba zrozumienia o mający mądrość. 7 głów to jest 7 gór, tam gdzie siedzi na nich niewiasta. I 7 jest królów, 5 upadło, 1 istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, na krótko ma pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest 8, a jest pośród 7 i zdąża na zagładę. Więc bestia, to prawdopodobnie chodzi tutaj o tą bestię z morza, być może o tego fałszywego proroka, no to będzie ktoś, kto tam będzie dowodził tą religią, ale to jest ktoś, jest to człowiek wyposażony w moc szatana, może nawet w obecność szatana, dlatego że tam ta bestia była królem, była przez jakiś czas, potem nie ma, jest, potem jest tym 8. królem, więc to są niezrozumiałe rzeczy. Trudno jest nam to wszystko poukładać sobie, ale możemy pewne wnioski nawet z niezrozumiałego tekstu wyciągać. No i teraz dalej są takie szczegóły, które wtedy, jak się zacznie to spełniać, będą dosyć jasne, a dla nas jeszcze nie są. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na 1 godzinę wraz z bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów, i także ci, co z nim są powołani, wybrani i wierni. Więc tych 10 rogów, no to są królowie, władcy jakichś takich ważnych państw, którzy jeszcze nie rządzą, ale jak już zaczną rządzić, to zjednoczą siły i jak gdyby przekażą swoją władzę temu ogólnoświatowemu monarsze, tej określonego tutaj jako bestii,
Oni swoją władzę przekażą w jego ręce. I ci królowie, jest tylko powiedziane, że będą walczyć z barankiem w czasie wielkiego ucisku. To oni też prawdopodobnie będą oblegać Jerozolimę. Ale tu jest nawiązanie do tego, że baranek jest królem królów i panem panów i siły demoniczne czy ludzkie nie dadzą rady go pokonać. No i teraz czytajmy dalej. I rzecze do mnie wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego zamysł i to jeden zamysł wykonali. I dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto mające władzę królewską nad królami ziemi. Więc w pewnym momencie coś się popsuje w funkcjonowaniu tego ogólnoświatowego mocarstwa i również jego tej stolicy religijnej i politycznej. Te dwie stolice się skłócą ze sobą, pojawi się wzajemna nienawiść i to nienawiść taka, która doprowadzi do spustoszenia i spalenia miasta, które było wcześniej nazwane tą wielką nierządnicą. Więc w tym znaczeniu Bóg, jest powiedziane, że spowodował to Bóg, który natknął ich serca. Czyli tutaj znowu jest pokazane, że Bóg jak zechce, to może wpływać nawet na umysły i serca tych istot, które się mu sprzeciwiają. Więc czy to ludzi, czy demonów.